ale nie skorzystali z tej swojej przewagi. Gola nie strzeli, przynajmniej na razie. Teraz kolejny gol! Jest 1-0! Kądzior, ależ znakomicie wyszedł. Już rozpocząłem wywód na temat tego, że nie wykorzystują tych sytuacji, które mają, a jednak ta druga bardzo dobra kończy się prowadzeniem Winier Suwałkia, więc 22 minuta, 1-0. Jest naprawdę dużo czasu, aby te dwa gole wbić. Stały fragment gry, przedłużona piłka głową i widzimy, no, sytuację, jak w prosty sposób się dochodzi także do sytuacji strzeleckiej. Trzeba powiedzieć, że tutaj defensywa Arki po prostu ośmieszona. Kozak, Adamek, gdzieś tutaj się... Rzut karny, szansa dla Winier. Przez chwilę się zawahał sędzia Wojciech Myć, ale chyba miał rację. Zobaczymy powtórkę. Spójrzmy tutaj. Radecki, Kakoko. Tak, jak najbardziej. Rzut karny, spowodował nie ma co dyskutować. No i szansa na gola do szatni na 2-0 tuż przed przerwą. Ustawia piłkę Kamil Zapolnik. To może być jeden z kluczowych momentów tego spotkania, ba może półfinałowego dwumeczu. Potężne gwizdy na stadionie w Gdyni. Steinbors i Kamil Zapolnik. Zapolnik i jest! 2-0 dla Winier, coś nieprawdopodobnego. Brakuje tylko jednego gola do dogrywki ekipie z Suwałk, a jest dopiero 45 minuta. Naprawdę mocno chyba mentalnie popracowali nad tym, aby tutaj powalczyć o awans w realny sposób. Teraz tak walczą za linią boczną zawodnicy Arki i Winier Suwałki. Jak to rozwiąże Arka Hofbauer? Dobre zagranie. Uratował sytuację, zdaje się, Bogusz. Nie, to był Zapolnik. Rzut karny. Była konsultacja arbitra, asystenta z głównym. Tam chyba było zagranie ręką. Panie profesorze. No, przyzna się, ja się nie... Trudno rozstrzygnąć, czy to był jeszcze klatka piersiowa, czy to już był bark. No, w każdym razie sytuacja sporna, absolutnie niejednoznaczna. Rzut karny dla gospodarzy i Szwoch strzela na 1-2. Cały czas piłkarze Suwałkę prowadzą już tylko 2-1, ale zdeterminowani, aby powalczyć o tego trzeciego gola. Santana, ależ bramka, 3-1 dla Winier, ależ błyskawicznie wracają do gry. Coś nieprawdopodobnego, ale też kapitalna, jaka szybka reakcja właśnie Winier. Kolejna bramka zdobyta po stałym fragmencie, po rzucie z autu tuż. No, ale taka piłka odchodząca, techniczne uderzenie, tak chciał, jestem tego pewien, Hiszpan. 3-1, więc 3 gole już tracą piłkarze z Ekstraklasy w kolejnym meczu. No i popatrzmy, Hofbauer, mocne uderzenie, ale jeszcze piękna bramka. No to stadiony świata, rzeczywiście nie grał najlepiej ten zawodnik, ale to, co zrobił przed momentem, jest niesamowite. 2-3 przegrywa Arka z Wigrami w rewanżowym starciu Pucharu Polski. No i są teraz bliżej awansu do finału niż jeszcze kilka chwil wcześniej. Potężny strzał, widzimy piłka praktycznie w samym okienku bramki. Nie wiem, czy jeszcze chyba taka rotacja zewnętrzna, to też jest utrudniająca właśnie interwencję bramkarzowi. Później udało się podnieść, tymczasem teraz Wigry przed szansą na kolejnego gola, ależ zmarnowane to zostało przez Kądziora. Tam było 2-3 zawodników nawet, do których można było próbować tę piłkę dograć. Chyba że za bardzo mu futbolówka po prostu uciekła i stąd takie zagranie. Tak, dokładnie, ale to jest ewidentnie, bo... Co teraz, ale teraz zrobił? Bolstein Borsa, to był prezent i jest gol na Winier. Wszyscy tutaj zaskoczeni, zszokowani niemalże. No to, co zrobił teraz golkiper, to jest katastrofa. Nie do uwierzenia. To jest piłkarski kryminał, jak mówi trener Bogusław Kaczmarek. Nie dość, że gospodarze grają w dziesiątkę. Totalnie stracił orientację. W ogóle Stajbos nie zauważył, że ma za plecami zawodnika Winier. Jak można nie zauważyć,
tu się za plecami. To jest coś, co świadczy o braku koncentracji na absolutnej. Naprawdę brakuje słów. Ryczkowski, pole karne, podbita ta piłka przez Wiktorskiego, szansa, zapalnik, pusta bramka i gol! Spalony! Ale jednak spalony! Łapią się tutaj wszyscy za głowę na ławce rezerwowych Wigier. Za chwilę zobaczymy powtórkę. To jest 90. minuta. Emocje sięgają zenitu, to nie jest przesada. Spójrzmy jeszcze raz, tutaj wyjście Sztejborsa znowu niepotrzebne. No i był spalony. Będzie daleki wrzut, jeszcze Kądzior, liczy na jakiś przypadek. Rozpędza się Formella, nie udało się nawet taktycznie go sfaulować. Trzech zawodników Arki pędzi na bramkę Barisi, czy również Szwoch, także Nalepa. Nalepa, będzie uderzenie, ależ teraz obrona bramkarza. Jakże niewiele brakowało. I szybciutko jeszcze Zoch do przodu, do zapolnika. Ten przyjął piłkę, nie kończy arbiter, chociaż już spojrzał na zegarek. Jeszcze tę jedną akcję chyba się Wigrą uda przeprowadzić. Potężne gwizdy na stadionie miejskim w Gdyni. Walczy Adamek. Adamek przerzuca piłkę nad rywalem. Gąszcz tutaj jest niesamowity. Szansy na strzał praktycznie nie ma. Strzału nie ma. Leżą załamani zawodnicy Wigier, ale tak naprawdę należą im się wielkie brawa. Zdecydowanie, naprawdę można być ewidentnie pełen podziwu jestem dla piłkarzy z Wigier, bo to, co oni zrobili w tym spotkaniu, po bardzo złym meczu, w wyniku meczu u siebie, naprawdę dzisiaj zwycięstwo im się jak najbardziej należało i heroiczną walkę stoczyli naprawdę o ten finał. Niestety dla nich zakończyła się ona niepowodzeniem.